Zastanawiasz się, dlaczego ludzie nie chcą dzielić się swoimi historiami uzdrowienia, kiedy pozbyli się jakiejś ciężkiej choroby, na przykład jakiejś nieuleczalnej choroby typu cukrzyca typu pierwszego, typu nowotwór, typu Hashimoto i cała gama jednostek chorobowych. Dlaczego ludzie nie chcą dzielić się z innymi tymi informacjami? Być może się to zastanawia, bo bardzo dużo osób pisze pod moimi filmami, żebym dał im przykłady, dał im dowody, dał im namiar na mojego pacjenta, który się wyleczył. Pomyśl sobie w ten sposób. Jak zachowują się ludzie w komentarzach, kiedy ktoś opowiada im historię wręcz niemożliwą? Ponieważ ja tego w swoim życiu doświadczyłem. Kiedyś też próbowałem ludziom udowadniać, że to, co mówię, jest prawdą. Pokazywałem zdjęcia przed, po, pokazywałem badania lekarskie, pokazywałem wiele różnych rzeczy. Jednak ktoś, kto nie chce w coś uwierzyć, podważy dosłownie wszystko. I tak kiedyś było na przykład z historią pewnego chłopca, który miał dużego guza tutaj na szyi i po moich terapiach ten guz całkowicie zniknął. Pokazałem to zdjęcie przed i po. To większość ludzi, która była właśnie sceptycznie nastawiona do tego typu działań, oczywiście podważyła to, że to w ogóle nie jest ten sam chłopiec. Że to jest w ogóle inna osoba. Więc mi w pewnym momencie już ręce opadły, dlatego przestałem osobiście cokolwiek komukolwiek udowadniać, bo to nie ma sensu. Jak komuś pokażesz biało na czarnym wyniki lekarskie przed chorobą, po chorobie, czyli okazuje się, że choroba nieuleczalna nagle jest uleczalna, to wiele osób powie ci, że to są sfałszowane wyniki, że to nie jest prawda. Dlatego nie dziwcie się, że ludzie wcale nie chcą dzielić się swoimi historiami. Bo to, że ja już przestałem to robić, ja jestem przyzwyczajony do tego, że ludzie głupoty piszą w komentarzach. Widziałem tego miliony, nagrałem od wielu lat. Natomiast ludzie, którzy nie są obeznani z internetem aż tak bardzo i nie są tak bardzo przyzwyczajeni do krytyki, po prostu widzą, co się dzieje, obserwują, widzą, co ludzie piszą w sekcjach komentarzy. Kto normalny o zdrowych zmysłach narażałby się świadomie na tego typu krytykę? To nie ma sensu. Dlatego wcale się nie dziwcie, że ludzie niechętnie dzielą się swoimi historiami, niechętnie opowiadają o tym, że wyzdrowieli z chorób nieuleczalnych, bo po prostu nie chcą narażać się na krytykę. I to jest jedyny powód, dlatego nie widzicie tego zbyt wiele. Dlatego rzadko kiedy zdarza się, że ktoś napisze swoją historię, a niejednokrotnie nawet jak ją napisze, czy w komentarzach pod moimi filmami, czy gdziekolwiek w internecie, to oczywiście pojawia się masa hejtu i krytykowania, że to nieprawda, bo to, bo tamto, że udajesz, że kłamiesz. Po co? Po co w ogóle w takim razie to robić, skoro wiele ludzi nie potrafi się zachować kulturalnie, nie potrafi rozmawiać rzeczowo, natomiast wszystko próbuje podważyć, znieważyć, żeby to w ogóle nie miało sensu. Więc to jest przyczyna. Tak naprawdę wy ludzie jesteście przyczyną, dlaczego ludzie się nie dzielą swoimi historiami. Przez co w internecie jest mnóstwo rzeczy nieuleczalnych, a uleczalnych nie ma, bo nikt się tym nie dzieli.